jesteśmy tutaj dzisiaj, bo Europa potrzebuje nadziei. Po wojnie, kiedy trzeba było podnieść świat z ruin, to nadzieja dała życie zjednoczonej Europie. Nadzieja na pokój, na świat bez podziałów, bez nienawiści, bez przemocy. Nadzieja na sprawiedliwość społeczną i solidarność. Nasze babcie i nasi dziadkowie marzyli o lepszym jutrze. O jutrze bez wojen, bez nienawiści, bez faszyzmu i bez nacjonalizmu. My też powiedzieliśmy tak temu marzeniu. 15 lat temu, niemal dokładnie 15 lat temu, także w czerwcu, Polska zagłosowała za dołączeniem do europejskiej wspólnoty. Do wspólnoty, która miała zasypać podziały między wschodem i zachodem, północą i południem. Dołączyliśmy do wielkiego europejskiego projektu z nadzieją na zbudowanie zjednoczonej, demokratycznej i społecznie sprawiedliwej Europy. Europy, która byłaby bezpiecznym domem dla wszystkich jej mieszkańców. Od Aten po Kopenhagę, od Warszawy po Lizbonę. Dziś, bogatsi o kilkanaście lat europejskiego doświadczenia, nadal chcemy być częścią tej wspólnoty. A wizja jej rozpadu albo groźba wyjścia z tej wspólnoty budzą nasz słuszny lęk. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że Europa, w której dzisiaj żyjemy, daleka jest od marzeń, z jakich powstała. Zamiast solidarności mamy podział na bogaty Zachód i biedny Wschód, na rozwijającą się Północ i tonące w długach Południe. Zamiast sprawiedliwości społecznej mamy rosnące nierówności, wszechwładzę ślepego rynku i korporacji. Te problemy rozsadzają Europę od środka. Są źródłem codziennych, bolesnych rozczarowań milionów Europejek i milionów Europejczyków. Tych, które muszą wyjeżdżać ze swojego kraju w poszukiwaniu lepszej pracy i godnej płacy. Tych, których nadal, pomimo wysiłków i pracy, nie stać na własne mieszkanie. Tych, którzy wciąż nie mogą cieszyć się dostępną i bezpłatną, dobrą służbą zdrowia. Dla nich wszystkich dzisiejsza Unia Europejska nie znalazła odpowiedzi. Ale odpowiedzi tej nie mają także ci, którzy sugerują, że lekarstwem na kryzysy Europy jest jej rozpad. Nie mają racji ci, którzy uważają, że najlepszą drogą do budowania bezpieczeństwa dla siebie i swoich bliskich jest odgradzanie się, budowanie murów i straszenie obcymi. Dziś zbyt często tam, gdzie potrzebna jest nadzieja i wizja przyszłości, wkraczają rasiści, nacjonaliści ze swoimi kłamstwami i nienawiścią. Już raz to przerabialiśmy. Tutaj, w Polsce, w Warszawie, boleśnie wiemy, do czego może to doprowadzić. Ale jesteśmy tutaj dzisiaj, bo wierzymy głęboko, że Europa nie jest skazana na Kaczyńskiego, na Orbana, na Salviniego. Wiemy też, że nie jest skazana na kontynuowanie polityki cięć i ciągłego zaciskania pasa. Unia Europejska może przetrwać, ale żeby przetrwać, musi się zmienić. I taką właśnie zmianę chce przynieść jej Europejska Wiosna. Europejska Wiosna to odpowiedź na kryzys naszej wspólnoty. Razem z naszymi partnerami zbudujemy taką Unię, w której wszystkim pracownikom w Europie zapewni, która wszystkim pracownikom w Europie zapewni godną płacę, dobre i bezpieczne warunki pracy. Taką, w której wszyscy będą mogli liczyć na dobrą służbę zdrowia. Taką, w której wszystkie kobiety będą mogły w końcu cieszyć się pełnią swoich praw. W której wszystkie kobiety będą mogły decydować, czy i kiedy zostaną matkami. W której wszystkie kobiety będą mogły, miały szansę, żeby brać udział we władzy i żeby dzierżyć tej władzy przynajmniej połowę. Europejska Wiosna to solidarność bogatszych regionów z biedniejszymi. To sprawiedliwe dzielenie się bogactwem Europy. To polityka prowadzona w imieniu mieszkańców, a nie wyłącznie wielkiego biznesu. To polityka prowadzona w imieniu milionów, a nie milionerów. W taką Europę wierzymy tutaj w Polsce, w Grecji, w Niemczech, w Portugalii, we Francji, w Danii, w Chorwacji czy we Włoszech. Europejska Wiosna to odważna wizja naszej wspólnej przyszłości. Takiej właśnie odwagi potrzebuje Europa. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby przedstawić wam tą wizję. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby przedstawić wam nasz program Nowy Ład dla Europy. Program, z którym już w przyszłym roku, w maju 2019, wystartujemy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ten program to propozycja budowy silnej, stabilnej, naprawdę solidarnej i naprawdę demokratycznej Europy. Jest mi bardzo miło was powitać. Poznajcie Europejską Wiosnę.
Wystąpią dzisiaj przed wami przedstawiciele paneuropejskiego ruchu DiEM25, francuskiej partii Generation S, duńskiej partii Alternativet. Usłyszycie wypowiedź chorwackiego aktywisty z ruchu miejskiego Zagrepie Nasz. Usłyszycie także oczywiście przedstawicielki i przedstawicieli partii Razem. Usłyszycie bardzo różne wypowiedzi, bo Europa i europejska wiosna są piękne swoją różnorodnością. Ale wszystkie te wypowiedzi będzie łączyć wspólna wizja przyszłości Europy i wspólna nadzieja, że wspólnymi siłami razem uda nam się tę przyszłość zbudować. Ważną częścią tej wizji jest przekonanie, że aby ocalić Unię przed rozpadem, trzeba w końcu zamienić ją w strukturę naprawdę demokratyczną. Taką, która obronę demokracji ma nie tylko na sztandarach, nie przypomina sobie o niej wyłącznie wtedy, kiedy fanatycy pokroju Kaczyńskiego czy Orbana niszczą państwo prawa. Taką, która pozwala wszystkim obywatelkom, wszystkim mieszkańcom Europy cieszyć się z tej demokracji. O tym, jak głębokiej demokratycznej reformy potrzebuje Unia Europejska i jaką europejska wiosna ma na ten temat propozycję, opowiedzą Srećko Horvat, filozof, pisarz, aktywista chorwacki, współzałożyciel ruchu DiEM25, oraz Marta Tycner, członkini partii Razem, członkini Rady Europejskiej Wiosny, historyczka, działaczka społeczna. Zapraszam was serdecznie na scenę.